kiedy niedawno Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił wyniki badania jakości polskich sieci komórkowych, gdzie pokazano prędkości transmisji danych osiągane w polskich sieciach, jakość rozmów, skuteczność nawiązywania połączeń, pojawiały się często komentarze, a u mnie na kanapie, na moim telefonie, to ja mam tylko połowę tego, co w tym badaniu jest pokazane. Kanapa i telefon to jeden system pomiarowy, a my postanowiliśmy dzisiaj odwiedzić firmę Systemix PAB, która dla UKE robiła te badania, aby pokazać, jak wygląda ich kanapa i ich smartfon. Zaczynamy nasze nagranie od pokazania właściwie samego początku systemu, czyli anten, które znajdują się tutaj w ciężkim. Tutaj mamy cały zestaw anten, widzę 2, 4, 6, 8, 20 anten. Tak. Czemu masz 20? Ponieważ każdy telefon, którego tutaj używamy, posiada dwie anteny ze względu na technologię MIMO, które wykorzystuje. Oddzielnie mamy skaner częstotliwości radiowych, który także potrzebuje dodatkowo dwie anteny. Rozumiem, że te anteny są zrobione po to, że jeżeli by były w samochodzie, samochód coś tłumi. I też dbacie o to, żeby każda antena, mimo wszystko, że jedna jest z przodu, druga bardziej z tyłu, żeby była tak samo skalibrowana, miała taki, tak, zgadza się. Taki sam opór i tak dalej. Jak tego dokonujecie, zgadza się, żeby to było równo dla każdego? Przed każdym pomiarem wszystkie anteny są dokładnie testowane, sprawdzamy, czy nie ma żadnych uszkodzeń w samym torze antenowym, sprawdzamy, czy tłumienie jest jednakowe dla wszystkich anten. Używamy do tego mierników, do tego przeznaczonych. To pokażmy tutaj zaraz na przykładzie, jak tego można zrobić. Tak, tu mamy właśnie podłączoną antenę do miernika, mamy oś tłumienia, oś częstotliwości, widzimy prawieliniową charakterystykę dla anteny. To, na czym nam zależy, to aby wszystkie anteny miały jednakowe tłumienie. Tutaj widzimy na dole klucz dynamometryczny, stosujemy go do przykręcania anten. Co jest ważne, to aby każda antena była przykręcona z tą samą siłą, ponieważ antena niedokręcona lub przykręcona zbyt mocno reaguje zwiększeniem lub zmniejszeniem tłumienia. Przejdźmy teraz do bagażnika. Trochę kabelków mamy. Boże, ile to wszystko jest warte? To wszystko, ten jeden system, około 1 000 000 złotych. No, czyli biorąc pod uwagę, że dla UKE było kilka pojazdów, to... Tak, to sumy są znaczne. Żeby móc. Zgadza się. Zacznijmy tak, tutaj przed chwilą mówiliśmy o antenach, tu wchodzą tory antenowe. Tak. Co tutaj mamy? To z lewej pierwsze. Tutaj z lewej widzimy skaner częstotliwości radiowych. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zmierzyć jednocześnie jakość pokrycia radiowego wszystkich operatorów. Czyli rozumiem, że telefony, o których zaraz powiemy, które tutaj widać, stąd nie są brane parametry jakościowe sygnału, tylko jest oddzielne urządzenie, które... Jest oddzielne urządzenie, które bada jakość sygnału bez żadnego tłumienia, ponieważ telefony, w zależności od tego, czego oczekuje klient, mogą posiadać tłumienie w torach antenowych. Tutaj widzimy, wyjęliśmy wcześniej trochę jeden z modułów, który jest tutaj normalnie wsadzany. Tych modułów jest 2, 4, 6, 7, to jest 8, czyli jednocześnie może być badanych 8 sieci. Tak, może być to 8 sieci, mogą być to 4 sieci i badane jednocześnie pomiary jakości głosu oraz pomiary transmisji danych, ale sam system pozwala nam podłączyć jednocześnie 24 urządzenia. No właśnie, bo tutaj mamy już taką konkretniejszą szafę, do którego dochodzą anteny, które pokazywaliśmy na dachu. Co to są za urządzenia tutaj? Tak, tu widzimy cały złożony jeden system pomiarowy. Dolna część to jest miejsce, gdzie są podłączone nasze komputery pomiarowe, które sterują naszymi telefonami oraz odpowiadają za obliczenia w systemie. Czyli telefon jest najgłupszą częścią tego urządzenia, on po prostu ma dostarczać danych. Natomiast cała obróbka to już jest dolna część tej szafy. I tak, i nie, ponieważ część obliczeń wykonywanych jest na samym telefonie, ponieważ są to smartfony i normalny użytkownik nie używa komputera do wyliczeń. To wszystko odbywa się na smartfonie. Czyli tak, tutaj wchodzą tory antenowe, tu widzę z
boku można włożyć kartę SIM, czyli karta SIM też nie jest w telefonie, tylko tak, jest, tak. jest na zewnątrz. Tu wchodzi sygnał, tu wychodzą dane, tak, do tych urządzeń tak, poniżej. Tak, tak, dokładnie. Widzimy tutaj karty SIM, które są wsadzane. Kto dostarcza te karty SIM? To rozumiem, że operatorzy, którzy zamawiają u Was badania, a w wypadku UKE? UKE dostarczało? W wypadku UKE wszystkie karty dostarczyło UKE. A jeżeli jakiś operator chce Wasze badanie, to nie tak, że wykupujecie w kiosku karty i wsadzacie, tylko dostajecie jakąś pulę od operatora? Dostajemy pulę od operatora lub dostajemy listę wytycznych, jakie karty mają posiadać taryfy i jeśli kupujemy sami, jest to konsultowane z klientem, tak żeby nie okazało się, że jakaś taryfa jest z ograniczeniem. Dobrze, te dane tutaj są obrabiane, lecą do komputera, który pokażemy za chwilę tam z przodu. Tak, komputer z przodu odpowiada za sterowanie całym systemem i na niego przesyłane są automatycznie dane po zakończonej sesji pomiarowej. Te dane są jakoś wysyłane online do Waszej firmy, czy zatrzymujecie się i dopiero jakąś paczkę danych wysyłacie? W momencie zakończenia pomiarów, no, standardowa procedura to jest transmisja danych po zakończeniu dnia pomiarowego. Jeśli potrzebujemy coś przesłać szybko, jeśli klient wymaga jakiejś szybkiej reakcji w trakcie pomiarów, wstrzymujemy pomiar i transmitujemy dane bezpośrednio na serwery w firmie. To przejdźmy w takim razie do przodu i pokażmy ten komputer. Jesteśmy teraz w samochodzie pomiarowym, mamy przed sobą terminal, który pokazuje aktualną sytuację, aktualne dane z systemu pomiarowego i co widzimy na poszczególnych ekranach. Tak, pierwszy główny ekran to jest mapa pomiarowa z zaznaczonymi trasami, po których mamy mierzyć. W górnej części widzimy 6 urządzeń podłączonych, które swoim kolorem informują o tym, że wykonują pomiar. Widzimy po lewej stronie informacje o tym, że GPS jest aktywny i ma poprawną pozycję. I kolejna zakładka to będzie już informacja na temat pomiaru głosu w tym przypadku. Mamy informację, że wykonywane jest połączenie wychodzące. Mamy informację, w którym momencie naszego połączenia, jeśli chodzi o dokładną sekundę, jesteśmy. Mamy informację o tym, że wysyłane są próbki głosowe i te monitory, one nam pokazują ilość wykonanych połączeń, ilość poprawnych połączeń, ilość połączeń przerwanych, czyli dają nam obraz aktualnej sesji pomiarowej i pokazują wszystkie informacje, jakie potrzebujemy wiedzieć. Kolejna zakładka to jest zakładka informacja o technologii, z jakiej korzysta telefon. Tutaj w przypadku, ja może przybliżę dla jednego telefonu, widzimy ładnie przejścia, ponieważ telefon wykonuje pomiar jakości głosu. Pomiędzy wykonanymi połączeniami. Tak. Kolejna zakładka to są już informacje na temat telefonów, które wykonują pomiar transmisji danych. Mamy tu informacje o naszym całym scenariuszu. Wypunktowane są wszystkie testy kolejno wykonywane w cyklu pomiarowym. Dla każdego testu mamy informacje o ilości aktualnie wykonanych testów oraz średniej wartości w przypadku transmisji pliku, to jest średnia wartość prędkości ze wszystkich wykonanych testów do tej pory. Dla każdego operatora jest taka zakładka, gdzie możemy monitorować, czy wszystkie testy wykonują się poprawnie, czy nie ma jakiegoś błędu w konfiguracji podczas testów, czy na przykład serwer, na który dzwonimy, bo na który wykonujemy testy, bo możemy używać kilku serwerów, w zależności od tego, jeśli klient tego zażyczy, czy nie ma awarii jakiegoś konkretnego serwera. To jest kolejna zakładka do trzeciego telefonu. I tak samo dla telefonów, które wykonują pomiar transmisji danych, mamy informacje na temat technologii, jakie są. Tutaj widzimy, wszystkie telefony są w LTE. Kolejna zakładka, cały czas jesteśmy przy transmisji danych. Tutaj akurat mamy wykresy, które pokazują chwilowe wartości podczas transmisji. 9 megabitów widać. Tak.
Tak, chwilowo 9 megabitów, mamy tutaj 18, mamy 16, także to się cały czas zmienia. Kolejna zakładka to jest już historia naszych testów, gdzie możemy się cofać w czasie i sprawdzać dokładne wyniki dla każdego wykonanego testu. To już nie są średnie z całej ilości wykonanych testów, tylko konkretne wartości dla każdego poszczególnego testu. A po co to jest w momencie, kiedy mamy pomiarowe karty, które mają określone limity transferu danych, w momencie, gdyby osoba wykonująca pomiar zbyt późno zauważyło taki moment, kiedy transmisja została ograniczona, możemy się cofnąć w czasie, sprawdzić ile czasu to trwało i dane następnie są usuwane lub powtarzana jest ostatnia sesja pomiarowa. Samochód, wiadomo, pomierzy drogi, a co z pomiarem na kolei? No na tory nie wjedziecie samochodem. Co z pomiarem jakichś centrów handlowych, metra? Metra, lotnisk i wszystkich miejsc, gdzie nie jesteśmy w stanie dotrzeć samochodem. Mam właśnie na sobie plecak przenośny. 10 kilo? Więcej? Około 10 kilo z maksymalną ilością sprzętu, jaka w nim jest zainstalowana. A teraz wracam na swoją kanapę. W ręku mam swój system pomiarowy. Zaraz uruchomię speed test i pójdę trollować w komentarzach na telepolis.pl. Wow, ale za ciągnie mu z dna. Nie ma lipy. Badania się nadają. Opublikuję na telepolis.pl.